Cześć kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy z Reserved. To jest powiedzmy takie uzupełnienie przeglądu kolekcji Reserved, który robiłam w ostatnim czasie, chodząc po galerii. Jeżeli nie widzieliście tamtych filmów, dwie części, no to zapraszam Was na playlistę Przegląd sieciówek. Przegląd kolekcji sieciówek, przegląd sieciówek, podlinkuję ją w opisie. I no właśnie, weszłam sobie później jeszcze na stronę Reserved i znalazłam coś, co bardzo mi się spodobało i liczyłam na to, w sensie coś podobnego też było na przeglądzie, ale nie do końca takie jak chciałam. I tak jakoś weszłam i mi się poleciła dana rzecz i stwierdziłam, że no kurczę, no to zamawiam. No i zamówiłam, ale przy okazji przejrzałam też właśnie stronę i znalazłam parę innych rzeczy. Więc dzisiaj takie uzupełniające mierzymy z Reserved wiosennej właśnie kolekcji. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I co? Zaczynamy dzisiaj szybko, w miarę się postaram, bo nie mam jakoś bardzo dużo czasu. O czym mówię na sam początek? To są spodnie. Spodnie denimowe, jeansowe po prostu. I muszę Wam powiedzieć, że ta paczka leży jeszcze zamówiona przed Wielkanocą. Nie miałam po prostu czasu tego nagrać. Zdążyłam nagrać trzy inne mierzymy, a to cały czas czekało. I w międzyczasie zdążyłam jeszcze jedną rzecz zamówić z Reserved. W sensie tą samą, tylko że inny rozmiar. I jedną oddać. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Słuchajcie, jeansy. Jeansy z Reserved w fasonie mam. I teraz tak. Tutaj są te, które pierwotnie zamówiłam. Takie. Z przeszyciami. No właśnie, ja mierzyłam coś podobnego, tylko że w beżu bodajże, o ile dobrze pamiętam. I mierzyłam chyba też takie, tylko z rozcięciem, tak coś mi się w pamięci tam terkocze, że coś w tym stylu mierzyłam. I mówiłam Wam wtedy, że fajne by były, jakby były właśnie takie jak te. No i znalazłam coś takiego na stronie Reserved. I tutaj mam spodnie w rozmiarze 38. To jest fason mam. Tak, 38. Zamówiłam za pierwszym razem też 40, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, która z tych dzisiejszych tutaj, które Wam pokażę, była przeze mnie mierzona. 40 były bardzo duże, 38 są trochę luźne, więc zamówiłam też 36. I ten fason mam jest taki... Kurczę, będę musiała chyba zwrócić obie pary. Nie do końca dla mnie, bo... 38 mają po prostu jakoś tak bardzo luźne nogawki i to tak strasznie pompowato wygląda. Natomiast 36 wszędzie leżą idealnie, ale w talii są po prostu ciasne. Są za ciasne i byłoby mi niewygodnie. Nie są takie, że ich nie dopnę, ale na tyle ciasne, że po prostu dyskomfortowo to dla mnie jest. Także mam dwie pary. Pokażę Wam 38, pokażę Wam te 36, jak wyglądają i będziecie, wiecie, unaocznię Wam po prostu, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o te spodnie, to nie pamiętam, ile one kosztują. 119, 109, jak coś, to zawsze linki macie w opisie. W linkach sobie możecie po prostu kliknąć i sprawdzić ceny, tam rozmiary i tak dalej, i tak dalej. Linki nie są żadne afiliacyjne, więc jakby ktoś miał alergię na to, że ktoś może zarobić po kliknięciu w link, to nie są afiliacyjne. 100% bawełny, taki jest skład. To jest taki jasny denim, no właśnie, z takimi przeszyciami i bardzo bym chciała sobie któryś z nich zostawić, ale tak jak mówię, no 38 nie podoba mi się, jak leżą na udach za bardzo. Nie wiem, no jeszcze z Wami zmierzę, bo tak naprawdę to wiecie, no zmierzyłam to raz sobie i stwierdziłam, nie, to nie, zmierzyłam te mniejsze, stwierdziłam, super, ale to nie, więc może jeszcze mi się coś dzisiaj zmieni, jak będę z Wami to robić, w sensie mierzyć. Takie kieszenie mają z tyłu, takie po prostu mam jeansy z przeszyciami. Także słuchajcie, zakładam. Kierosławek przyszedł. Dobra, słuchajcie, założyłam do tej bluzy, którą tak lubię do mierzenia i ogólnie z H&M-a. I to jest rozmiar 38 tych spodni. I one są luźniejsze. No tak mam jeansy, no raczej są luźniejsze, nie? Ale, no właśnie, jest ale. Generalnie tak, jak są w pasie, to... Widzicie, że troszeczkę odstają wszędzie i nie jest to złe, ale na przykład gdybym chciała włożyć coś do środka do nich, to przez to odstawanie one będą tak optycznie też poszerzać w tej talii, ja już mam wystarczająco szeroką. Więc no nie wiem, o tak włożyłam teraz, żeby Wam pokazać. Tak to wygląda. Nie są złe, ale tutaj też się robi taki dziwny worek na jajka, nie? Troszeczkę. Takie mam wrażenie, że tu jest troszkę za dużo materiału. Z boku wyglądają tak, nie wiem, po co ja to podwijam, skoro to i tak jest krótkie, czyli też ta nogawka jest szersza po prostu, jest taka szeroka i trochę się zwija, a z tyłu w ten sposób. I też mi się wydaje, że po prostu one są trochę, o tutaj wszędzie
za luźne. Mi się tak nie do końca to podoba, jak właśnie na tych udach. No akurat w tych spodniach nie do końca mi się podoba, jak się to tutaj wszystko układa. Także, no nie wiem. Ale no jakby nie było, i tak są wygodniejsze niż te 36. No są wygodne, tylko że no właśnie, mają trochę wad, więc ja mam obawy, że to nie do końca jest po prostu też fason może dla mnie, albo nie wiem, powinnam się pogodzić z tym, że mam jeansy z Reserved właśnie, takie są. No są spoko, ale no nie wiem po prostu. Czy to, jak to według Was wygląda na udach? Napiszcie mi, czy to jest znośne, czy nie. Ja też jestem taka bardzo drobiazgowa, jeżeli chodzi o takie rzeczy, i się czepiam, i ja o tym wiem, ale no ja tak mam po prostu. Ja tak mam i dlatego może też prowadzę ten kanał, a nie oglądam tego kanału, tylko go prowadzę, że zwracam uwagę na takie rzeczy, na które może ktoś nie zwrócić uwagi, i dzięki temu też w jakiś sposób mogę pomóc, nie? Tak wyglądają, jak podwinęłam nogawki, i to mi się bardziej podoba. Tylko wciąż mam wrażenie, że tak jakby z tyłu na udach jest trochę tego materiału za dużo, ale nie wiem. Im dłużej na nie patrzę, tym bardziej mi się podobają. Ja tak mam, że im dłużej na coś patrzę, tym bardziej mi się podoba. Założę teraz te 36 i pokażę Wam, jaki z nimi z kolei jest problem. 36 i 36 bardzo mi się podoba, jak leżą wszędzie tutaj. Na biodrach, na nogach, też są szersze te nogawki, ale ja chyba jednak wolę takie fasony, jeżeli już mam stawiać na coś pomiędzy, co jest trochę luźne na udach, a przylegające do ud i luźniejsze na dole, to ja chyba wolę takie straighty, bo to wygląda bardziej jak straighty w tym momencie. I teraz tak, te leżą w miarę ok tutaj, wszędzie, popatrzcie. No moim zdaniem wygląda to trochę jednak lepiej i na pupie, i na udach, natomiast niestety, widzicie jak się tutaj zwija, tu są ciasne. I ten pasek nie daje szans po prostu, żeby one były luźniejsze. Mogłabym je ewentualnie nosić tak, z gumką, wiadomo, znamy ten trik, ale no to też chyba nie o to chodzi, nie? A nie kupuję ubrań z założeniem schudne, bo to jest głupie posunięcie. Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, bo bardzo mi się ten fason podoba, w sensie bardzo mi się ten vibe tych spodni podoba, ale tak jakby, no jedne są trochę za luźne, drugie są trochę za ciasne. Wiem, że Wy macie doświadczenie z jeansami Reserved większe niż ja. Ja mam w postaci jednej pary, która była, pamiętam, to były jej jeansy, jak teraz na obecne czasy, jakby to nazwać, które rozciągnęły się o 2 albo i o 3 rozmiary i kupiłam dwie pary i obie pary się rozciągnęły strasznie od tamtej pory, a to było pewnie z 10 lat temu na studiach albo i więcej. Nie kupiłam żadnych spodni w Reserved, bo się bardzo zraziłam. Więc Wy macie większe doświadczenie, możecie mi napisać, co sądzicie. Czy one się rozciągną? To jest 100% denimu, więc w teorii powinny. Ale też nie wiem, jak bardzo. Wiem, że mogłabym w nich pochodzić po domu tam godzinę, dwie i sprawdzić, ale z drugiej strony, czy ja bym chciała kupić w sklepie coś, w czym ktoś chodził godzinę, dwie po domu, dotykał swoim ciałem? Tak nie do końca, więc czasem tak robię, bardzo rzadko, ale to jest takie nie do końca ze mną zgodne, więc może macie te spodnie, możecie mi napisać po prostu, czy one się rozciągają, czy denim taki 100% z Reserved się rozciąga, jak to ogarnąć, bo ja bym naprawdę chciała zostawić te spodnie, bo moim zdaniem fasonowo i z tymi detalami są super. No właśnie, tylko co dalej? Mogłabym zostawić to takie lekko ciaśniejsze może, nie wiem. Nie wiem, napiszcie mi, co byście zrobiły na moim miejscu. O, kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest koszula. I tę koszulę mierzyłam w niebieskim, takim smurfowym kolorze. I wtedy odpuściłam ją sobie, mimo że bardzo mi się podobała, bo stwierdziłam, że chyba zielona mi się podoba bardziej, słuchajcie. Taki bardzo neonowy, ale jasny, zielony kolor. Ja uwielbiam ten kolor. Bardzo dobrze się w nim czuję. On też komplementuje mój typ urody. I zamówiłam tą koszulę, po prostu tę koszulę. Czemu ja zawsze mówię tą? Kurde. Tę koszulę zamówiłam właśnie w takiej zieleni. To jest świetna koszula, bo ona jest bawełniana. Ja ją mam tutaj w rozmiarze M. No ale ją, a nie ją, nie? Tą, tę. Ją, ją, no ją. Więc okej. Właśnie ona jest bawełniana w 100%, ja ją mam w rozmiarze M. I co mi się w niej podoba przede wszystkim, to to, że ma przewagę nad innymi koszulami tego typu,
Zresztą teraz się pojawiają już takie w kolekcjach właśnie sieciówek, bo nie jest zapinana pod samą szyję. Te, które są zapinane pod samą szyję, wyglądają dosyć męsko. Mam takie koszule i lubię je, ale często też to, jak je rozepniemy tutaj, to one się schodzą i nie do końca zawsze to fajnie wygląda. Natomiast ta ma niżej guzik pierwszy i po prostu tutaj ma trójkątny dekolt, więc to wygląda wszystko lżej, fajniej, tak, no po prostu lżej, ładniej, zgrabniej. Może tak. Także pokażę ją Wam też na sobie w tej wersji kolorystycznej i ja jeszcze sprawdzę. Wydaje mi się, że to jest 100% bawełny, bo tak raczej pamiętam, ale dla pewności możemy jeszcze sprawdzić. Tu w ogóle jest dodatkowy guziczek, jakby się zgubił jakiś odpad i tak dalej. Wiadomo, to sieciówka, takie rzeczy mogą się zdarzyć. Zresztą zawsze się mogą zdarzyć, niezależnie skąd coś kupujemy. Tak, to jest 100% bawełny, więc fajny skład i ona mi się podoba też pod tym względem, że ma świetny kolor właśnie do takich wiosennych, rozświetlających stylizacji, bo to jest bardzo rozświetlający kolor i fajnie się będzie komponować z jakimiś jeansami, na przykład ekry, białymi, w takich bardzo świetlistych stylówach wiosennych, a ja takie, w takie celuję ostatnio, więc tak, zakładam i piszcie, co sądzicie. Pomyślałam, że zostanę w tych jeansach jeszcze i pokażę Wam koszulę, tę koszulę Wam pokażę, jak ona wygląda, widzicie? Ona ma tutaj trójkątny dekolt, więc automatycznie już się rozchodzi po prostu. I to mi się bardzo w niej podoba, bo dzięki temu, tak jak powiedziałam, wygląda lżej, wygląda tak, no fajniej. Tutaj dziwne, bo się rozkłada z jednej strony, a z drugiej... Chociaż czekajcie, to może ja, wiecie, może ja tutaj przeceniłam. O, coś takiego. Ale też się zamyka. Ale nie aż tak. Można to tak frywolnie ułożyć. No generalnie koszula jest taka, dosyć szeroka, jak widzicie ma przedłużony tył, więc to jest fajne, ja lubię. Jest luźna, ma długie rękawy, przepraszam. I tak wygląda z tyłu. Taka typical. Zostałam w tych dżinsach, aczkolwiek ja nie do końca lubię zestawienie denimu z zielonym kolorem. Jakoś tak wygląda to spoko i gra, ale dla mnie coś jest takiego gryzącego. Ja nie zostawiam zieleni zwykle z niebieskim denimem, po prostu. Tak, także taka koszula i ją potencjalnie zostawię, bo jest taką rzeczą fajną, ciekawą, wizualnie. Dobrze będzie z moją kapsułową garderobą, uwaga, z moją kapsułową garderobą się zgrywać. Wy się możecie śmiać i złapać za głowę, jak ja mówię, że ja mam kapsułową garderobę, ale ja mam kapsułową garderobę, bo ja jestem w stanie wszystko ze wszystkim praktycznie, w sensie mam na tyle, no może nie wszystko ze wszystkim zestawić. Dobra, no cofam, to nie jest kapsułowa, ale ostatnio sobie przeglądałam, nawet wiszą mi tutaj w tym momencie na drzwiach rzeczy nowe z Zary, zrobię Wam też mierzymy, że te rzeczy, które pokupowałam z kolekcji ostatnich Zary głównie, one są kapsułą. Je można bardzo fajnie zestawiać i nawet sobie ostatnio sama tak zestawiałam i kupiłam rzeczy w takich fajnych kolorach, fajnych fasonach i rzeczywiście strasznie dużo zestawień mogłam zrobić na przykład z tą denimową, długą, kremową spódnicą z Zary. Aż byłam zaskoczona i tak, Jezu, stworzyłam sobie kapsułę. Jakbym, wiecie, odrzuciła całą moją wcześniejszą szafę, to mam kapsułę w tym momencie zarową na wiosnę. Ale, dobra, wracam do koszuli. No właśnie, no i co sądzicie? Jest spoko moim zdaniem, nie? Także chyba zostaje. A teraz już wielkie niewiadome, słuchajcie, nie wiadomo co tutaj będzie. Sukienka. O, to pamiętam, że zamówiłam sukienkę i to są rzeczy, których ja nie widziałam albo nie kojarzę, nie pamiętam, żebym widziała je w sklepie stacjonarnym. Może gdzieś tam mignęły, tylko że wiecie, jak ja przejrzę tam z 1000 ubrań w jednym sklepie, no to nie jestem w stanie też wszystkiego zapamiętać. Ale ta sukienka zwróciła uwagę, moją uwagę na stronie internetowej. Coś takiego. To jest sukienka w groszki. Taka jasno-różowa, ma cienkie, prześwitujące, lekko bufiaste rękawy z gumką na końcu. No i właśnie, ona będzie z tych całkiem syntetycznych, takich typowych dla Reserved i Mojito. To jest krótka sukienka, mamy w talii gumkę taką, gumeczki takie, wiecie o co chodzi, myślę, coś takiego. Ona jest w groszki i właśnie w takim koralowo-pudrowym, bardzo jasnym kolorze, no bo ja bym tego chyba nie nazwała beżą tak do końca.
Mamy dwa rzędy falban i wszystkie obie są właściwie, nie wszystkie, no wszystkie, czyli obie obszyte są taką czarną lamówką i te czarne elementy też się tutaj pojawiają, przy dekolcie. Bardzo mi się właśnie to spodobało, bo ja lubię ten motyw. Mamy trójkątny kopertowy dekolt, który wydaje się dosyć głęboki, jak tak teraz patrzę. I tutaj mam rozmiar M. Mamy oczywiście też podszewkę taką jasną, natomiast wydaje mi się, że to jest full syntetyk, tak jak już powiedziałam, ale jeszcze się upewnijmy. Wzięłam rozmiar M, zobaczymy, czy to będzie dobre. I ona też na stronie, na modelce wygląda na bardzo krótką. 100% poliester na 100% poliester. Więc to jest full syntetyk, ale stwierdziłam, że ona jest tak ładna, że no wiadomo, stawiamy raczej na naturalne i sztuczne tkaniny, ale czasami syntetyk, jak jest coś super, dla mnie przejdzie. Więc stwierdziłam, że ją po prostu zamówię. Tak, może... To nie jest też do końca taka sukienka, typ sukienki, w której ja śmigam na co dzień, zawsze i tak dalej. Ona jest trochę zbyt kobieca dla mnie. Ciekawe jest, bo ostatnio właśnie powiedziałam, jak mierzyłam w Reserve, jakbyśmy w sklepie o sukience, że jest zbyt kobieca i parę osób skomentowało, że to jest dobre określenie. Ja się tak zawsze zastanawiałam, jak nazwać rzeczy, które są właśnie no, tak nazwane, zbyt kobiece dla mnie fasony. I to jest... Dokładnie to powiedziałam, że zbyt kobiece i tak jakby wyczułyście to, o co mi chodzi. I ona jest właśnie taka trochę zbyt kobieca, taka zbyt podkreślająca, ale od czasu do czasu lubię takie sukienki w sumie założyć, więc zobaczmy jak leży. Dobra, jeśli chodzi o tą sukienkę, stanę tak na palcach, ale wychodzę z kadru, żeby smuklej nogi wyglądały, a teraz stanę normalnie. No jest różnica. Nasze nogi takie są, każde nóżki robią się każdemu w balerinach praktycznie, no chyba, że modelką nie. Dobra, słuchajcie, ta sukienka, jestem na nie, teraz popatrzyłam w lustro i już widzę to nie, już widzę to bardzo nie, dlatego że po pierwsze, te linie tutaj, one robią taki łuk, więc nas tu pogrubiają. Mamy tutaj jakoś tak też dziwnie skonstruowane przy ramionach, że to wszystko wygląda bardzo obło. Z mojej sylwetki, gdzie jestem kolumną i ramiona i dół mam w miarę proste, zrobiłam się taką dziwnie zaokrągloną gruszką, mam wrażenie. No może nie do końca, ale tak bardzo te ramiona są tak zwężone jakoś tak i to wszystko idzie takim trapezem bardzo. Mimo, że tutaj mamy w drugą stronę, ale to i w ogóle coś tu się dziwnie układa już tak. O Boże, zaszyte jest, słuchajcie, źle. Ale siara. Tutaj mamy wypuszczony ten wzorek, a tutaj go po prostu zszyli rękawem. Ale siara. No dobra, no to też jest dyskwalifikacja. Mamy tutaj te gumeczki w talii, one są fajne akurat. I spódnica, niestety dół jest bardzo prześwitujący. Ja mam mocno wyciętą bieliznę, więc też nie chcę Wam tam świecić, ale... No nie satysfakcjonuje mnie ta sukienka, zdecydowanie. Szkoda, bardzo mi się podoba to połączenie, nie? Tych lamóweczek czarnych, tych groszków. Fajnie to wygląda, ale to by było na tyle chyba. Pokażę Wam jeszcze... No dobra, pokazałam z tyłu, pokazałam majtki. Tak wygląda z boku. Tył jest w ogóle dłuższy, mam wrażenie, albo... Nie, no jest dłuższy, bo tutaj są szwy i one powinny być tu gdzieś, nie? Tak centralnie. Podnosi się troszkę, mam wrażenie. Jakoś ten dół jest taki krzywy też. Dziwna jest ta sukienka. Nie jest to sukienka, którą chciałabym sobie zostawić. No i to tutaj spartaczone to jest masakra. Po prostu myślałam, że tu się źle wygięła. To jest po prostu to, co tutaj jest. Taka koroneczka jakby, czy takie szydełkowanie. Ono jest wszyte, zaszyte rękawem praktycznie całkowicie. Więc do D. No, także nie. Jestem na nie. Idziemy dalej. I jedziemy dalej. Co mam dalej? Sweter. Sweter. Bluzę, sweter. O, dziwne to. No dobra. Dziwne. Trochę takie wymięte i to też odbiera wygląd temu ubraniu. To jest no chyba taka bluzo, sweter, coś takiego. Mamy tutaj warkoczowe wzory. To jest trochę takie sweterkowe, a trochę bluza właśnie. Bo mamy wykończenie jak bluza, wszystko jak bluza, a wzór taki sweterkowy. Natomiast to jest bardzo drobno plecione. Na dole mamy... Znowu, taki ściągacz i popatrzcie w ogóle, teraz to zauważyłam, on jest taki, że tak, to można ściągnąć. I to jest w ogóle z takiego kanwasu, z takiego materiału zwykłego. Takie mamy tutaj dwa sznurki i możemy sobie ściągnąć, zmniejszyć ją na dole. Mam tutaj rozmiar M, bardzo ładny,
kolor, może nie jest to taki świetlisty do końca beż czy tam ekry, ale jest ładny, taki fajny, wiosenny, więc też spodobała mi się na stronie, stwierdziłam, że zamówimy, zobaczymy. Rozmiar M, tak jak Wam chyba już powiedziałam, to jakaś taka jestem zaplątana, nie wiem, zapominam, co mówiłam przed chwilą. I jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 96% bawełny i 4% elastanu, jeżeli chodzi o ten materiał pierwszy. A zobaczmy, czy coś tu jest, jakakolwiek informacja o materiale drugim, czyli tym pasku, tym na dole. Nie ma nic, żadnej informacji. Mam wrażenie, że tak niepełne są te informacje, powiedzmy tak, na niektórych metkach, w niektórych sieciówkach. Także coś takiego, niby rzecz prosta, ale wydaje mi się, że ma potencjał. Ona też nie jest bardzo długa, więc może fajnie wyglądać, zmierzmy. Okej, teraz ta bluza. I wiecie co? Ona ma taki fason, jak sądziłam. Ma fajną długość. Nie wiem, jak komuś to przeszkadza, to można to, myślę, wyciągnąć spokojnie ze środka i zostawić sobie tylko takie... To będzie wyglądało, jakby ta bluza była trochę rozcięta. Fajna jest, jednak powiedziałabym, że jest w jakimś tam stopniu rozświetlająca. Tu na rękawach nie mamy ściągaczy, więc no, takiej są długości, jak widzicie. Mamy obniżoną linię ramion, ładnie to wygląda. Powiem Wam, że ładna fasonowa jest ta bluza. Tak się prezentuje z boku. A tak się prezentuje z tyłu. Więc moim zdaniem długość jest taka naprawdę, naprawdę spoko, bo ona nie jest za długa, nie jest za krótka, mamy mniejszy dekolt, tak jak ja lubię. Kolor jest fajny. Ja wiem, natomiast ona jest tak trochę takim zwyklaczkiem. Nie ma w niej nic takiego szałowego, no ale umówmy się, że nie tylko szałowe rzeczy nosimy, to raz, dwa. Nieszałowe rzeczy zazwyczaj nam po prostu pasują do większej ilości innych ubrań z naszej szafy, choćby tych szałowych. Także jest spoko. Nie jest to może coś, co bym chciała sobie zostawić, bo ja mam na przykład jakieś tam bluzy, sweterki różne w podobnym typie i to mi chyba wystarczy, ale jest ok. Jak dla mnie jest ok. No, fajna jest. No i skład tutaj był całkiem chyba niezły, nie? Także napiszcie, co sądzicie i idziemy dalej. Kolejną rzecz zamówiłam z ogromnej mojej ciekawości, bo bardzo mi się spodobała na stronie ze względu na kolor i wykończenie. Słuchajcie, to jest sukienka. Jak ją teraz wyciągnęłam, to może tak nie do końca. Bardziej z ciekawości. Nie zamówiona po to, że tak mi się podoba, że prawdopodobnie jak będzie dobrze leżeć, to ją zostawię, ale była mi ciekawa, słuchajcie. Welurowa sukienka. Taka dłuższa, z rozcięciem z tyłu. No i właśnie, to jest różowy welur. Świetnie to wygląda i ktoś dzwoni dzwonkiem do drzwi. Poczekajcie, muszę otworzyć i sprawdzić, kto to. Kolega przyszedł po Miłosza, żeby wyjść na zewnątrz, bo jest świetna pogoda, jest weekend w ogóle. Dzisiaj jest co? Dzisiaj jest niedziela, a ja nagrywam dla mnie. Słuchajcie, nie wiem jak mają inni, ale ja w mojej pracy mam tak, że pracuję 24 godziny na dobę. Tak naprawdę, jeśli nie pracuję nagrywając, to pracuję w głowie. No i 7 dni w tygodniu, nie? Bo... ja sobie mogę zrobić weekend, kiedy chcę, tak naprawdę. Okej, słuchajcie, wracam do sukienki i ja to doceniam i to jest świetne w mojej pracy. Uwielbiam. Tak, wracając do sukienki. Mamy tutaj miseczki takie, no właśnie, ona jest u góry obcisła. Ja myślałam, że ona jest na dole luźniejsza, ale wydaje mi się, że będzie przylegająca. No to raczej nie będzie na moją sylwetkę może, ale ona jest tak ładna, tak ciekawa, że stwierdziłam, że ją zamówię. Tutaj mamy taki pasek, żeby ją założyć w ten sposób. O, już widzę, że ten dekolt jest dosyć długi. Czy to jest regulowane? Nie, chyba. Nie jest regulowane, ale w ogóle to jest odpinane jakby co. Patrzcie, mamy tutaj, tak jak przy biustonoszach, takie zapięcia z dwóch stron. Zapinana jest z tyłu na zamek. No strasznie mi się podoba, strasznie mi się podoba ten różowy welur. Pięknie to wygląda, ja uwielbiam takie rzeczy. Już zresztą pamiętam, że jak robiłam jakieś wiosenne mierzymy z Rizwerf, to też jakąś taką rzecz zamówiłam. I też był różowy welur. Albo to było jeszcze przy kolekcji jesiennej, jak chodziłam po sklepach, nie wiem. Ale różowy welur ma coś w sobie takiego, że strasznie mi się podoba, więc musiałam to zamówić. Także taka. Oczywiście to będzie full syntetyk pewnie. Rozmiar M, no bo zazwyczaj welur w sieciówkach to no, syntetyczny jest po prostu. Ale nie wiem, no, jakoś takie trochę ASMR dla mnie jest taki różowy welur, co ja poradzę. Więc dla zwykłych doznań wzrokowo-chwytowych... Czekajcie, gdzie jest metka? Po prostu to zamówiłam. A w sklepie tego nie widziałam stacjonarnie, bo pewnie bym zmierzyła. Dobra,
I tak, tutaj mamy 100% poliestru, czyli no tak jak powiedziałam, syntetyk. Ciekawa sukienka, może nie będzie dla mnie na sylwetkę, ale może któryś z Was będzie pasować, bo no, jest bardzo ciekawa moim zdaniem, także mierzymy. Okej, słuchajcie, ta sukienka na kimś może pięknie wyglądać, no jest fajna, ale nie na mnie, widzicie dlaczego chyba myślę. Podkreśla mój brzuch, podkreśla mi hip dipsy. Tu w ogóle ona jest prześwitująca, teraz zobaczyłam, patrzcie, tu jest metka pod spodem, ta z tym, ze składem. I ją widać, normalnie ją widzę tutaj, więc pierwszy raz się spotkałam z prześwitującym welurem chyba, nie wiem. Może dlatego, że nie mierzyłam nigdy takich jasnych welurów. Tak, więc nie jest to sukienka dla mnie, ale jest fajna. Tak ogólnie jak się na nią patrzy, no zobaczcie sobie na stronie, na modelce. Wiadomo, że ja modelką nie jestem, więc nie będzie tak leżeć jak na modelce. Ale no jest fajna. Z tyłu no też prześwituje. I tutaj nie dopinałam. Mogę ją dopiąć, bo ten, to jest bardzo elastyczne, z tym, że nie chciałam już jej dopinać, nie chciało mi się sięgać. Wiecie, ciężko mi tam sięgnąć. Te miseczki wyglądają też nie najgorzej. Tu w ogóle mamy fiszbiny. Jakby co, to jest gorset. Ale dla mnie najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że fiszbiny są tutaj, a zasadnicze fiszbiny, które mają dawać to działanie gorsetu, są zwykle tutaj, po prostu tutaj fiszbiny powinny być. I wtedy tutaj by się wcinało, robiło zgrabniej i tak dalej, i tak dalej. No widzicie, możecie zobaczyć moją talię, jaką ja mam talię. To jest idealnie obcisła sukienka, tutaj też nie jest ciasna. Ja nie mam wcięcia w talii jakiegoś wielkiego. Jest trochę tej różnicy, ale to tak minimalnie, więc tak się prezentuje, no dla mnie, no nie, ale na kimś aż zazdroszczę, może wyglądać naprawdę świetnie, jeżeli ktoś by miał ochotę chodzić w czymś takim. No i tutaj jak na mój gust, to tak sylwetkowo po prostu raczej pasuje to klepsydrom, bez wyraźnego brzuszka, no bo tutaj brzuch będzie mocno zaznaczony, tak jak u mnie. Tutaj on jest podkreślony dosyć wyraźnie, więc no, taka sukienka. Ciekawa jestem Waszej opinii, co sądzicie. Kolor mi się podoba, materiał mi się podoba, ale fason niestety nie dla mnie. Jak, no nie wiem, to już jest chyba właśnie drugi sezon albo druga rzecz z Reserved właśnie w takim różowym aksamicie. I tak sobie myślę, że może jeszcze coś wykombinują ciekawego, takiego, co by mi sylwetkowo pasowało, bo pamiętam, że mierzyłam właśnie coś takiego, jakiś taki dziwny top, który też totalnie mi nie leżał. A może wykombinują, nie wiem, jakąś bluzę albo coś, to bym spróbowała po raz kolejny z różowym welurem, czy tam, no welurem z Reserved. Także dla mnie na nie, idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest coś z ekoskóry. To jest jakiś taki trencz, krótki trencz. O, ja nawet nie wiedziałam, że to będzie z ekoskóry. Jakoś w sensie nie kojarzę teraz, żebym kojarzyła wcześniej, że to jest z ekoskóry. Rozmiar M, taka kurtka, płaszcz, trenczyk krótki. Tak, z jasnej, fajnej ekoskórki. Bardzo miękka, bardzo przyjemna, nie błyszczy się. Jest taka matowa. I teraz popatrzmy sobie na fason. Jednorzędowy, chociaż to jest bardziej taka nawet nie trencz, tylko kurtka koszulowa dłuższa. Ekoskórzana. Popatrzcie, mamy te kieszenie na biuście, mamy pasek w talii do zawiązania. Fajnie się to zapowiada. Aż się boję, bo ja już, wiecie, tyle rzeczy z nowych kolekcji kupiłam, ale są super. I teraz tak, jeżeli chodzi o skład, to będzie poliuretan z poliestrem tutaj prawdopodobnie, bo chociaż oni różnie na tych metkach piszą. Poliester, poliuretan, tak. Fajna ekoskóra, tylko jeżeli chodzi o jasną ekoskórę, to ona jest bardzo delikatna, bo jeżeli powiesicie przy czymś ciemnym na przykład, to chwyci Wam kolor i ona tak jakby wchłania w siebie kolor. To nie jest tak, że ona się brudzi powierzchniowo, ona po prostu w strukturę wchodzi ten kolor, więc takie rzeczy, no niestety z jasnych ekoskór trzeba trzymać w workach specjalnych, żeby oddzielać od innych ubrań, od których potencjalnie mogłyby się zniszczyć. Także coś takiego. Wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie. Troszkę jest pomięte też, ale jeżeli chodzi o ekoskóry, to zwykle jest z nimi tak, że mamy jakieś, tutaj akurat mamy podszewkę albo taki lekko polarowy meszek, żeby można to było prasować od wewnętrznej strony. Także coś takiego. No to się zapowiada całkiem niegłupio, także mierzymy. No bardzo jestem ciekawa tego ubrania. Mierzę w ogóle do balerin Melisy wszystko jakby co, bo wyciągnęłam z szafy po moim pierwszym etapie sprzątania. Akurat miałam na wierzchu lżejsze buty, więc sobie wyciągnęłam. Będzie sprzątanie. Będzie sprzątanie numer 2 i to na dniach. W sensie numer 2 butów i to na dniach. Stwierdziłam, że nakręcę.
bo odkąd nakręciłam pierwszą część porządków obuwniczych, to nie zrobiłam porządków w dalszej części, tak jakby sama nawet obuwniczych, bo było nagle zimno i tak dalej, więc stwierdziłam, że dobra, na razie zostawię to, co mam na wierzchu, co tam parę par sobie wyciągnęłam. Jeszcze mam w ogóle te buty z mango moje, takie wiecie, wyższe, workerowe, wyciągnięte, no ale teraz już jest 18 chyba stopni, więc muszę dokończyć te porządki, pochować te najcięższe buty, których zostało tam, tak jak mówię, dwie pary chyba ogólnie i wyciągnąć już takie te leciutkie. Ale dobra, idziemy do tego, wracamy do tego. Tak, to jest taki płaszczyk, no w stylu właśnie trochę cargo, ale z ekoskóry. Mamy tutaj dosyć ciasne rękawy, ale są zapinane na guziki, więc można je bez problemu, myślę, odwinąć. Zaraz spróbujemy. I tu wychodzi nam wtedy ta podszewka. Można, no nie można za bardzo, nie będzie to chyba się za bardzo trzymać, bo tu jest rozcięcie, a z zapiętym guzikiem tego nie odwiniemy, bo jest za wąski ten rękaw. No ale, jak coś, to ewentualnie można spróbować. Bardzo przyjemna jest ta ekoskóra, to trzeba przyznać, bardzo przyjemna. Tak to wygląda rozpięte, więc fajnie. To jest taka fajna rzecz do narzucenia, aczkolwiek ja mam wrażenie, że ona ma trochę taki elegancki vibe. Mimo, że tutaj mamy te kieszenie, trochę cargo, to może przez to wykończenie właśnie w ekoskórze jest taka trochę paniowa, nie wiem, tak mi się wydaje. Zawiążę ją i zobaczymy, jak będzie to wyglądać zawiązane, no bo docelowo tak, tak tutaj się da. W ogóle talia jest trochę niżej niż moja talia, więc ta część jest dosyć długa. No fajnie wygląda, bardzo fajnie wygląda, popatrzcie, mamy tutaj kieszenie. Powiem tak, kusi, ale chyba może nie na tyle. No świetnie wygląda moim zdaniem. Nie wiem jak z tyłu, wy to widzicie pierwsi. Wygląda świetnie, ale też to jest trochę taka rzecz właśnie kłopotliwa dla mnie. Kłopotliwa pod tym względem, że no, to utrzymanie takiej jasnej ekoskóry, ja już zauważyłam, jak kupiłam, udało mi się upolować na wyprzedaży w Zarze zimowej tą puchówkę taką, którą mam w czerni, udało mi się ją dopaść właśnie w takim jasnym ekri kolorze i ona wisi w worku i bardzo rzadko ją zakładam, bo taka ekoskóra jasna się może bardzo łatwo zniszczyć, więc to nie jest dobry pomysł dla mnie, mimo że ta rzecz mi się podoba, bo będę, wiecie, nie chcę zniszczyć, bo podoba mi się, no to nie będę nosić i bez sensu zupełnie, nie? Także to będzie szło do zwrotu. No i to by było na tyle. Bardzo jestem ciekawa, co sądzicie o dzisiejszych rzeczach. Moim zdaniem, no jak najbardziej na plus. Fajne rzeczy. Zdecydowanie kolekcja Reserved ma fajne punkty w tym sezonie. Ma bardzo fajne punkty. Ja przecież jak chodziłam po sklepach, to kupiłam tą denimową spódnicę. Kupiłam fioletową parkę, taką lekko przeciwdeszczową, piękny kolor. Kupiłam brązową ramoneskę. Kupiłam kuloty, dwie pary, takie poliestrowe, jedne w takim brązie jasnym, coś takiego, drugie w zieleni, ale je zwróciłam, bo stwierdziłam, że jednak nie, jednak coś nie do końca mi w nich gra. Coś jeszcze kupiłam? Nie pamiętam. No koszulę ewentualnie sobie teraz też zostawię, nie ewentualnie, tylko tak na 99%. No i właśnie z tymi jeansami się zastanawiam, także piszcie mi koniecznie, co z tymi jeansami robić, czy oddać, wiecie, że ja jestem świrmięta na punkcie jeansów, czy oddać, czy zostawić mniejsze, czy zostawić większe, bo teraz jestem w tych mniejszych i no nie gniotą, już tak tego nie czuję gniecenia. Są owszem ciasne i trochę tutaj troszeczkę mi się wylewa, ale nie czuję, że są za ciasne, więc nie wiem, zastanawiam się. Piszcie, co Wam się podobało, co zostawić, co oddać, jeżeli film sprawił Wam przyjemność, spędzenie ze mną czasu, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!